mówię swoim przyjaciołom z różnych części Polski, to dla nich największym szokiem jest to, że kościoły się zjednoczyły i że są ponad podziałami. Więc komukolwiek mówię o Tygodniu Jezusa wśród znajomych, to są zaskoczeni i zadziwieni i są pod wrażeniem, że ludzie, kościoły w Trójmieście po prostu się zjednoczyły, zapomniały o tym, co ich dzieli, ale przypomniały sobie o tym, co ich łączy, a łączy nas Jezus Chrystus i to jest chyba najważniejsze. To, co się dzisiaj wydarzyło, to jest marzenie od roku, kiedy spotkałem się właśnie z Jurkiem Przyradowskim i podzieliłem się z nim właśnie o takim... Najpierw mówiliśmy o Marszu dla Jezusa tak naprawdę, a później zaczęliśmy myśleć o Tygodniu dla Jezusa. A to, co widzimy, jesteśmy świadkami, to jest niesamowite, bo to około 100 różnych działań przez cały tydzień. Mnóstwo gości, zespołów, ludzi. Kiedy patrzyłem na ten tłum, który tutaj dzisiaj stał, to normalnie tak serce podskoczyło we mnie z tej radości, że tyle ludzi może uwielbiać Boga, być razem, śpiewać, słuchać tego, co Bóg czyni dla Gdyni i dla Trójmiasta całego. Jezusa jest testowany na Trójmieście po raz pierwszy. Zaczęło się w październiku zeszłego roku, a w tej chwili mamy początek lipca, kiedy przyjechał Jurek Przyradowski i pytał pastorów, czy chcieliby takie wydarzenie. Pytał lokalnych liderów wspólnot, czy będą chcieli się zaangażować i krok po kroku angażowały się kolejne osoby, kolejne wspólnoty i ten program zaczynał się rozwijać. Nie wiedzieliśmy na początku, jak to będzie. W tej chwili już mamy dużo więcej doświadczeń, masa przygotowań, różnego rodzaju pozwoleń, formalnych spraw. To jest to nowe poczucie, że nie działo się to na zasadzie konkurencji, tylko na zasadzie robimy to razem, działamy pod jednym przesłaniem, pod wspólnym hasłem, jesteśmy obok siebie. To było takie wrażenie dla mnie gdzieś wewnątrz, jak gdybyśmy my zechcieli otworzyć drzwi nieba w różnych miejscach naraz, by więcej światła naraz padło na to samo miejsce. I mam też takie poczucie, chociaż z jednej strony niedosyt, to jednak poczucie, że tworzymy historię. Wynika to ze świadomości, że tego rodzaju zintegrowana ewangelizacja w całym mieście być może nie miała miejsca nigdy w historii naszego kraju. Mam gdzieś takie pragnienie, nadzieję, że ustanowiliśmy jakiś nowy rodzaj funkcjonowania kościołów razem i docierania do miasta, który ma szansę przełożyć się na inne miasta. Tydzień spędzony razem, tydzień, w którym jesteśmy w różnych punktach, ale wszyscy przede wszystkim przyznajemy się do Jezusa jako Jego uczniowie. To jest coś niesamowitego dla mnie. Współpraca kościołów w takich rzeczach jak ten Tydzień Jezusa to jest, mam nadzieję, wzór i dlatego też początek dla innych eventów i wydarzeń. Mam nadzieję, że kościoły w Polsce i nawet w Europie wezmą z tego przykład. Dobrze się współpracuje. Prawie cała społeczność ewangeliczna i różne inne wspólnoty organizują razem z nami te ponad 100 wydarzeń. Bardzo się cieszę, że takie wydarzenie jak Tydzień Ewangelizacyjny w Trójmieście się może odbywać. Cieszę się bardzo, że nasi bracia i siostry utalentowani muzycznie i wokalnie mogą nam usługiwać. Nie tylko nam, nie tylko w zborach, gdzieś po kościołach, ale właśnie w takich publicznych miejscach, jak tutaj w Sopocie, tuż przed molem. Wierzę, że wiele osób usłyszy dzisiaj te słowa i mamy nadzieję, że to ziarno padnie na dobry grunt. Nie zawsze może
chcielibyśmy zawsze, żeby się od razu okazało, że jest to gleba żyzna, ale czasami może trzeba trochę poczekać. Niemniej zawsze dobrze, kiedy siejemy i to jest najważniejsze. Także siejmy w nadziei tego, że coś z tego będzie. Współpraca między chrześcijanami jest rzeczą wspaniałą. Jeśli to są chrześcijanie, jeśli to są osoby, które wyznają tę samą Ewangelię, tego samego Boga. W zasadzie to wytrąca z ręki naszych krytyków argument. Zobaczcie, jacy jesteście podzieleni. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie jest podzielony. Historycznie może mamy jakieś etykietki różne, ale każdy, który zaufał Jezusowi, który jest zbawiony łaską, widzi w drugim, który jest tak samo odrodzony, brata, siostrę. I Tydzień Jezusa był świetną tego manifestacją. Ja to się cieszyłem, że widziałem różne formy pobożności, różne wrażliwości, różne style. Może nie do wszystkiego się podłączyłem, nie wszystko było moim, ale wiedziałem, że wspólnie w jednym duchu wielbimy tego samego Boga. Najbardziej mi się podobał chyba sam fakt tego, że mogliśmy połączyć siły jako pastorzy wspólnoty kościołów. Oczywiście były duże wydarzenia typu koncert TGD, koncert New Life M i teraz właśnie koncert Grzegorza Kloca i zespołów towarzyszących. I to są, myślę, takie flagowe wydarzenia. Ale w Trójmieście odbywało się wiele mniejszych wydarzeń, o których trudno mi jest powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że jako zbór mogliśmy zrobić coś dla dzielnic, w których usługujemy. Udało się na przykład wymalować dwie sale w szkole podstawowej, z którą mamy dobre relacje. Udało się zorganizować wiele zajęć dla dzieci ciekawych, modlić się z ludźmi o choroby, byli uzdrawiani, więc to myślę, że chyba tak sumując jest najpiękniejsze. Trudno mi wyszczególnić jedno konkretne wydarzenie. I oczywiście było to dla nas duże przedsięwzięcie, taki krok troszeczkę w niepewność, dlatego że organizacja kilku dni nieustannej pracy, tak, związanej z ewangelizacją w czasie wakacji, kiedy ludzie wyjeżdżają, jest trudna, tak? Więc podjęliśmy tę decyzję dosyć takim dużym ryzykiem, ale jak widzimy, była to dobra decyzja, która zaowocowała dużą aktywnością. Także cały Kościół się tak naprawdę zaangażował i każdy, kto tu przyszedł, mógł też tak naprawdę wzrosnąć duchowo. Tak? Bo to jest miejsce, w którym my podejmujemy decyzję, że robimy coś, tak? Dla innych ludzi. Głosimy Ewangelię, pomagamy potrzebującym, jakby to jest nasz cel. Tego typu spotkanie, tego typu tydzień dla Jezusa, załatwić powinien nam dwie rzeczy, czy uświadomić, bo nigdy nie podejmiemy decyzji za kogoś. Po pierwsze, my swoim świadectwem przyznajemy się do tego, w co nie w co, w kogo wierzymy, bo to jest bardzo ważna różnica, w kogo wierzymy. Drugie, jak jestem gotowy tą wiarę przełożyć na życie. Poświęcam swój wolny czas, pieniądze, przyszedłem tu służyć, a jednocześnie mam wielką nadzieję, że ktoś usłyszy, zatrzyma się i zada sobie pytanie, nie czym jest dla mnie Jezus, a kto to jest w ogóle Jezus. I to być może będzie początek. My nie załatwimy tego jednym spotkaniem. Zmiana decyzji. Ktoś powiedział, że między głową a sercem jest najdłuższa droga na świecie. Czasami trwa całe życie. Więc może to jest początek. Jeśli ktoś zatrzyma rower, podeprze się nogą, tak jak ci Państwo tu z tyłu. Posłuchają, fajnie grają rytmy, zaraz będzie jakiś przekaz. Może kogoś dotknie. Sens jest, przyznajemy się, wychodzimy na zewnątrz. Tararat, ratatara, tararat, ratatara, tararat, ratatara, tararat, ratat, jeszcze raz tararat, ratatara, tararat, ratatara, tararat. Ratatarat, tararat. Teraz wy uwaga. Tararat. Rata. Tararat. Świata już się zbliża, datę dobrze znam. 13 w piątek, o 13 mówię wam. Slalomem żyję, muszę mijać każdy pech, bo wszędzie źle się dzieje, ja to dobrze wiem. Jak to wytrzymać, myślę, pytam, szukam, nie wiem. Do piachu w
głowę wkładam, czekam, milczę, śmiech. Na razie się spodziewam tego, czego nie chcę. Za chwilę cud się zdarzy, nic nie stanie się. Tydzień Jezusa to jest szczególny czas, w którym odkrywamy się przed światem, odkrywamy nasze serca przed światem i mówimy to, kim jesteśmy i kim dla nas jest Jezus Chrystus. Stąd Biblia mówi, że jeśli ty się nie będziesz wstydził przed światem, to nie zaprze się ciebie Pan Jezus. Tak? Więc to jest dla nas szczególne wydarzenie, w którym po pierwsze stajemy i składamy świadectwo, po drugie i my jesteśmy narzędziami Bożej miłości dla wszystkich otaczających nas ludzi, którzy tutaj chodzą, którzy mają swoje problemy, swoją pracę, swoje domy. Oni potrzebują Bożego dotyku, dlatego jak najbardziej zachęcam, słuchajcie, róbmy to jak najczęściej, głośmy, ewangelizujmy, nie śpimy w naszych domach, w naszych wspólnotkach, w naszych kościółkach. Dzielmy się Jezusem, dzielmy się doświadczeniem Jego łaski. Zachęcajmy wszystkich. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Przyjdź, nawróć się, przyjdź, zmień swoje życie. On jest odpowiedzią na wszelkie pytania, które masz. Bóg jest dobry i jest wierny i On o tobie nie zapomniał. Myślę, że to są najcenniejsze jakby chwile, kiedy Kościół może stać razem, kiedy Kościół może głosić w jedności, w jedności. Jeżeli chodzi o tą imprezę, którą jest Tydzień Jezusa, to powiem szczerze, że pierwszy raz o niej słyszę, ale na pewno jest to jakaś forma pozytywna i dobra dla ludzi. Tak jak wcześniej powiedziałam, mogą odnaleźć sens życia, czy właśnie modlić się za innych i przez to osiągnąć jakieś cele, czy właśnie znaleźć ten sens życia. No i na pewno takie łączenie się kościołów w dzisiejszych czasach jest pozytywną inicjatywą i pozytywnym działaniem. Co myślę o tego typu inicjatywach? Fajnie. Fajnie, ponieważ bardziej przystępne to jest dla ludu, ponieważ nie do końca każdemu pasuje, rodzaj obrzędowania, jaki występuje w kościele na co dzień. I myślę, że pokazanie tego z innej strony, bardziej może przystępnej, chwytliwej dla ludu, jest całkiem dobrą opcją. No, trzeba się, jak to kiedyś usłyszałem, Kościół musi z tym marketingiem iść do przodu. Nie? Więc... Uważam, że Ewangelię właśnie trzeba koniecznie głosić w takich miejscach, w centrum miasta, szczególnie w Sopocie, gdzie to miasto kojarzy się z imprezą i z klubami. To szczególnie właśnie praktycznie ściana w ścianę stoimy obok klubu i mówimy wprost o Jezusie Chrystusie. I uważam, że żyjemy w takich czasach, że powinniśmy wychodzić z kościoła na zewnątrz do ludzi, żeby przyciągnąć ich do środka. Według mnie bardzo odważni ludzie, którzy nie boją się wyjść na ulicę i wyrazić swoje zdanie jeszcze a propos wiary. Teraz to jest taki trochę kontrowersyjny temat. No, myślę, że modlić się może każdy i każdy po cichu to robi, nawet jak się nie przyznaje. Modlić się można za wszystko, za każdego, więc ja też osobiście, jak mi na czymś zależy, się modlę i koncerty z okazji takich wydarzeń, bardzo dobry pomysł, bo też mogą połączyć ludzi, którzy wierzą, a nie do końca sami mogą wyjść z taką inicjatywą, bo z różnych względów, czy trochę brak im odwagi. I myślę, że to jest znakomita rzecz dla ludzi, którzy mają pewne wątpliwości odnośnie wiary, odnośnie w ogóle Boga. No to jest świetna rzecz moim zdaniem. Fajny czas na głoszenie Ewangelii, dotarcie do ludzi, którzy mijają nas i nagle widzą, że się dzieją ważne wydarzenia. Coś, co może zmienić ich życie. Warto się zatrzymać, przez chwilę posłuchać. Dzisiaj też jest taki dzień fajny, gdzie są koncerty, głoszenie Ewangelii, modlitwa o chorych z uzdrowieniem. Chcemy się wyróżnić z tłumu. Mamy logo naszego kościoła na plecach, Zoe. A z przodu, że nie wstydzimy się Chrystusa. No i po tym też ludzie, zanim nawet do nas podejdą, już widzą. Niektórzy nas sami zaczepiają, jest to miłe.
trzeba mieć odwagę cywilną, żeby samemu zaczepić ludzi, ale fajnie jest właśnie, jak do nas ludzie podchodzą. Ja to lubię osobiście. Musimy do ludzi dotrzeć, musimy pokazać im, że nie, jest to specjalnie napisane, nie wstydzę się Jezusa, ani że wstydzę się Jezusa, bo myślę, że ludzie po prostu jak nas widzą, to jakby się otwierają. Myślę o tym, że skoro inni się nie wstydzą, to warto i swoje serce otworzyć, tak? Myślę, że wszyscy tu ludzie wiedzą, kto jest Jezus Chrystus, ale po prostu się Go wstydzą, dlatego że są pod panowaniem tłumu, pod panowaniem tego świata. Jak my im pokażemy, że my w różnym wieku, w różnych zawodach, w różnych opcjach politycznych i tak dalej, się nie wstydzimy, więc to samo myślę, że może zrobił ten krok, przekroczył tą barierę magiczną i założył tą koszulkę, a jeżeli jej nie założą, to przynajmniej się przyznają do tego, że się nie wstydzą, tak? Myślę, że dzieje się taki mały dowód na to, że nie chodzi o to, byśmy Boga strasznie przekonywali, by coś dla nas zrobił, tylko byśmy po prostu z dziecięcą wiarą wzięli to, co dla nas już od dawna przygotował. I tutaj ma miejsce taka niesamowita prostota. Nie ma żadnych komplikacji. Po prostu osoby z naszej misji kładą ręce i w imieniu Jezusa mówią: bądź uzdrowiony. Nie ma żadnej walki z Bogiem o uzdrowienie, jest skorzystanie z Jego dobroci. I cały sens tego spotkania z uzdrowieniem to było wziąć ze stołu obfitości, na którym Bóg postawił dla nas tak wiele, zaczynając od zbawienia, poprzez odpuszczenie grzechów, poprzez uzdrowienie, rozwiązanie problemów, kończąc na najdrobniejszych sprawach naszego życia. Więc te uzdrowienia właściwie były takim małym znakiem tego, że Bóg może czynić w naszym życiu różne rzeczy. Możecie skorzystać z tego czasu. Osoby, które mają też problem z oczami, są osoby, które mają takie dolegliwości, bóle, może jaskra, jakiś głębszy problem z oczami, zapraszam. Problemy z narządami wewnętrznymi, z wątrobą. Jest ktoś, kto czuje w tej chwili ból wątroby. Są osoby, które mają problem z nerkami. Dokucza to na tyle, że ustawicznie potrzebujecie coś wokół tych nerek czynić, coś brać, aby przeżyć. Zapraszam z tymi dolegliwościami. Z reumatyzmem, nie wiem, czy wszystkie osoby podeszły, zachęcam dzisiaj, w tym momencie jest możliwe, żeby został uzdrowiony. Tak, modlimy się o uzdrowienie. Modlimy się de facto od wczoraj, także na razie nie wypytywaliśmy, czy są jakieś zmiany, ale kiedy w Parku Kilońskim to robiliśmy, to kilka osób w Parku Kilońskim, w Chylonii, w Gdyni, to kilka osób mówiło o poprawie zdrowia, o tym, że bóle odeszły, także zdecydowanie wierzymy, że należy modlić się o uzdrowienie. Pan Jezus to robił, wypędzał demony i głosił Ewangelię, także to uważam, że takie najprostsze rzeczy, podstawowe, które powinniśmy robić jako wierzący ludzie. Ja akurat podeszłem, że mnie bolała ręka w barku, no i nogi w... jak to się mówi... w łydkach, nie? No i odczułem po tym dużo lepiej w ogóle, że naprawdę jak przejdę się, to nie boli, tak, nie? Tak, modliłem się o przyjęcie Pana Jezusa i jakoś dużo lepiej się stało, tak, nie? Uważam, że takie wspólne modlitwy o uzdrowienie kogoś, kompletnego uzdrowienia fizycznego na pewno nie przyniosą, ale z drugiej strony myślę, że mogą umocnić chorą osobę w wierze, że jednak jej się uda, że są ludzie, którzy dbają i myślą o niej. W związku z tym, jeśli poczuje się lepiej fizycznie, to psychicznie na pewno też wpłynie to na poprawę. Oczywiście takie egzorcyści też są, co ludzi uzdrawiają. I za Chrystusa, za Pana Jezusa też byli takie ludzie. Oczywiście wierzę, jeśli Pan Jezus uzdrawiał i ludzie wierzyli, że dotkną i już będą uzdrowione, to takie coś też może istnieć teraz, bo takie ludzie też między nami istnieją. Wszystko?
złe, wydaje się. Nie wiem nawet czego chcę i ląduję gdzieś na dnie. Ciemne noce, szare dnie, co jest dobre, a co złe. Nie wiem już i gubię się. Kiedy w nocy budzę się, spać nie mogę, chociaż chcę. Ale myśli w mojej głowie kłębią się, a za oknem smutny świat, na gałęzi milczy ptak. Jednak moje serce woła wtedy, że mam Ciebie, Panie mój, na ziemi i w niebie, Boże mój, nie martwię się, bo Ciebie mam, to bardzo dobry stan. Mam Ciebie, Panie mój, na ziemi i w niebie, Boże mój, nie martwię się, bo Ciebie mam, to bardzo dobry stan. Nie wiem nawet czego chcę i ląduję gdzieś na dnie. Ciemne noce, szare dnie, co jest dobre, a co złe. Nie wiem już i gubię się. Kiedy w nocy budzę się, spać nie mogę, chociaż chcę. Czarne myśli w mojej głowie kłębią się, a za oknem smutny świat, na gałęzi milczy ptak. Jednak moje serce woła wtedy, że przeprowadziliśmy małą formę Marszu dla Jezusa, który jest oczywiście taką formą procesji z jednej strony, ale dla nas jest formą takiego wyjścia z manifestacją Ewangelii, która nie jest smutna, dlatego to nie była procesja smutku, tylko to był przemarsz, który miał manifestować zwycięstwo Jezusa. I oczywiście, kiedy taki marsz przeszedł przez deptak główny, tak zwany Mąciak w Sopocie, być może ten marsz zamącił niektórym spokój podczas rozmowy przy herbacie czy kawie pod parasolem. Ja myślę, że taki przemarsz to nie tylko do Jezusa, bo jest Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To znaczy do Boga, Ojca i Ducha Świętego. Według mnie, żyjemy w katolickim kraju, generalnie każdy, wiadomo, ma prawo wyznawać własną wiarę, ale jest tak dużo katolików, wydaje mi się, że to nie powinno nikomu przeszkadzać, że odbywają się takie festyny chrześcijańskie. Można też trochę rozwijać takie swoje duchowe chrześcijaństwo w sobie. Jak dla mnie osobiście, mi to nie przeszkadza, czy buddyści, czy islamiści, czy chrześcijanie manifestują sobie na ulicy, ale przeszkadza mi to, jeśli inna religia narzuca komuś na siłę własną religię. Wtedy to mi przeszkadza. Jeśli ktoś chce sobie zrobić marsz na ulicy, dla mnie to jest obojętne. Te inicjatywy na pewno są potrzebne, bo świadczą o jakiejś tam dobroci, nie? Więc myślę, że na pewno, a czy da efekt pożądany? Myślę, że to kwestia wiary, nie? No i tyle. Myślę, że jest to pewien taki rodzaj, że ludzie biorą w tym udział, ale w pełni nie rozumieją, w czym biorą udział. Po prostu idą, że uczestniczę, to spełnię jakiś swój obowiązek, ale modlitwa, czy takie większe zagłębienie się religijne traci w tym momencie sens, no patrząc na przykład po ostatnie Boże Ciało i procesja, to tutaj można było zobaczyć, że to właściwie jest takie spotkanie bardziej towarzyskie niż taka gorliwa modlitwa czy śpiewanie pieśni religijnych. Mi się zdaje, że bardzo dobrze. Może zginie ten taki język wulgarny. Może popatrzą ludzie
że ludzie są i dobrzy na ulicy. Takie właśnie modlitwy mogą się odbywać i w kościołach, i w domach, i na ulicach, i na plażach, bo Pan Bóg jest wszędzie. Uważam, że takie manifestacje i demonstracje kościelne, pokazywanie swojej przynależności religijnej nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ po pierwsze, zamiast zwykle zachęcać ludzi do przyłączania się do wiary, takie wydarzenia po prostu powodują urazę. To jest tak, i to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że czasami te organizacje i marsze wykazują się wielką nietolerancją wobec ludzi, którzy nie są tego samego zdania. Co także nie jest fair, ponieważ każdy może wierzyć w co wierzy, ale nie powinien narzucać się innym. Zdumiewające jest to, że w tak zwanym chrześcijańskim kraju takie publiczne manifestacje wzbudzają może jakieś takie negatywne emocje. Jest to może związane z tym, że rzeczywiście niektórzy chcieliby, aby wiarę schować do szafy, zamknąć gdzieś, żeby ich sumienia może też nie były poruszane, żeby nie musieli o tym myśleć, bo dzisiaj chyba w modzie jest wypychanie Boga poza margines życia, a przecież On jest esencją życia, On sam jest życiem. Przeciwnikowi, którego imienia nie będę wymieniał, pierwsza litera to jest D, zależy na tym, żeby wiara stała się znaczną rzeczą prywatną. A ja uważam, że wiara jest rzeczą osobistą, a to są dwie różne rzeczy. Prywatnie to ja mogę w domu być inny, w pracy inny, na zewnątrz inny. A osobiście w domu jestem jednakowy, na zewnątrz jestem jednakowy. I chociażby ta głośna sprawa dzisiaj tożsamości tego profesora z Warszawy, który świadomie mówi, ze względu na moje sumienie odmawiam aborcji. To jest nie prywatna sprawa, to jest osobista sprawa, która determinuje moje działanie nie tylko w domu i nie tylko za zamkniętymi drzwiami czy w kościele, ale w życiu na co dzień. On nadstawia głowę. On być może straci stanowisko, być może przestanie być dyrektorem, ale on osobiście w oparciu o swoje doświadczenie wiary deklaruje swoją wiarę na zewnątrz. I to nie jest prywatna sprawa, to jest osobista sprawa. O kościołach ludzie wiedzą, że tam jest kościół, tu jest kościół, ale tu nikt ludzi nie zatrzymuje za rękę, słuchaj, stań, musisz słuchać. Nie, ci ludzie zatrzymują się i słuchają dobrowolnie. Jezus jest dżentelmenem, jeżeli jakby my nie otworzymy, my nie złapiemy za klamkę, to On nie wejdzie do naszego życia. Jeżeli ktoś chce i czuje, że czegoś mu brakuje w środku, jakąś czuje pustkę, to wydaje mi się, że i tak Bóg go tutaj pokieruje i wydaje mi się, że to nie było kontrowersyjne, jeżeli w takich publicznych miejscach mówi się o tym. Tutaj przyjemność, czy ja miałem przyjemność z małżonką i innymi naszymi przyjaciółmi uczestniczyć w chrześcijańskim forum biznesu. Bardzo ciekawy event, bardzo ciekawe wydarzenie, gdzie osoby ze świata biznesu opowiadają, czy dzielą się swoimi relacjami i swoimi spostrzeżeniami. Po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w spotkaniu z Krzysztofem Jędrzejewskim, który w takich prosty, bardzo nieskomplikowany sposób opowiadał o swoim życiu, bardzo szczerze. Wiadomo, że słuchając drugiego człowieka też patrzymy na niego przez jakiś tam pryzmat i na pewno patrząc na Krzysztofa patrzymy na niego przez pryzmat tych milionów czy tam miliardów, które posiada. I słuchając nawet takich prostych słów, które od kogoś innego byśmy usłyszeli i po prostu byśmy na to machnęli ręką, to kiedy on je wypowiada, to będziemy się pewnie nad nimi głębiej zastanawiać. Jeśli chodzi o tych wykładowców, którzy tutaj byli, to co na pewno na mnie zrobiło duże wrażenie, to jest pan Krzysztof Jędrzejewski, który, będąc oczywiście w innych realiach rynkowych niż ja, wspaniale jest w stanie połączyć biznes ze służeniem innymi ludźmi. I to jest coś, co
jest taką rzeczą, która zawsze mnie inspiruje, kiedy widzę osoby, które z jednej strony są w stanie pogodzić biznes i służbę innym ludziom, i to jest też coś, co jak najbardziej chciałbym praktykować w swojej działalności. Biznesmeni mają w ręku pewne narzędzia, pewien wpływ i powinni właśnie w tym miejscu też odważnie mówić o Bogu, czyli w swoim środowisku, w swojej firmie, w swojej pracy i tak dalej. Powinni oprócz tego mówienia też mogą wpływać poprzez inicjowanie różnych działań. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to biznesmeni dysponują określonymi kompetencjami, jak księgowość, finanse, zarządzanie, i powinni też tych kompetencji, tych umiejętności używać do współpracy i wspierania kościołów, różnego rodzaju służb, fundacji i stowarzyszeń. No przede wszystkim sam jestem chrześcijaninem, sam jestem człowiekiem, który miał okazję w którymś momencie życia podjąć decyzję. Dla mnie była to cudowna decyzja, która ocaliła mnie i moje życie, i mogę dziś powiedzieć, że żyję z Bogiem, żyję Jego słowem, Jego wartościami, które przekazał tym, którzy chcą się stać Jego uczniami. I to zaowocowało też w jakiś sposób innym patrzeniem na rzeczywistość. Patrzeniem w taki sposób, jak Pan Bóg nam nakazuje. A w jaki sposób? No w taki, jaki jest napisany w Jego Słowie, w Piśmie Świętym. Można powiedzieć dosłownie, żyję Słowem Boga, staram się je wcielić w życie. To, co mnie ubogaciło, to taka odwaga do głoszenia pewnych wartości chrześcijańskich. To jest jakby widzenie biznesu przez taką twarz, która tak naprawdę jest twarzą biznesu, czyli widzenie biznesu poprzez człowieka. Tak? To nie cel zarabiania pieniędzy, to nie cel powiększania zysku, ale to cel, którym jest jakby rozwój zawodowy i kariera moich współpracowników, ludźmi, którzy są moimi szefami, ale także ludźmi, którzy pracują jakby pode mną, na których ja mam bezpośredni wpływ. W moim przypadku to jest, nie wiem, czy to jest duża czy mała liczba, jest to liczba około 200-250 pracowników. I te wartości tutaj były pokazane w taki praktyczny sposób, było powiedziane, jak można motywować ludzi, jak można na nich wpływać, są bardzo ważne. Już słyszeliśmy pozytywne opinie na temat spotkania, które już odbyło, że ludzie są mieli zaszokowane, że może mówić o biznes, może mówić o finanse i ta same zdanie mówić o Bogu i o Biblii i połączyć to wszystko razem, więc był bardzo dobry odbiór ludzi. Fajnie. Chociaż nie spodziewałem się, że to jest impreza chrześcijańska. No, muzyka brzmi jak rockowa, więc nie skojarzyłem od razu. Zresztą z daleka nie było słychać słów, więc się nie domyśliłem. Ale pomysł świetny, jak najbardziej. Ludzie tutaj przyszli nie tylko z ciekawości, ale wierzę w to, że modlitwa, która była zanoszona za niewierzących, za to miasto w tym czasie, była wysłuchana przez Ducha Świętego, i Duch Święty naprawdę się poruszał i dotykał ludzi. Ludzie byli otwarci, nie było żadnych sytuacji, które byłyby takie nieprzyjemne dla nas. Ludzie są naprawdę przyjaźni, nastawieni i bardzo otwarci. I to jest bardzo zachęcające. Przyciągnęło mnie to, że po prostu jest tutaj taki akcent zjednanie z Bogiem. Dla tych ludzi, którzy może nie wierzą, mają pewne wątpliwości, to tutaj jest taki akcent, gdzie można się poczuć sobą, można być takim no, niezależnym, wolnym. Tak ja to czuję. Są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle jest, że coś takiego się dzieje, że ktoś się odważył wejść na tak publiczne, otwarte miejsce i głosić Ewangelię w takiej właśnie formie. Także widzimy dużą, dużą akceptację tutaj miejscowych osób mieszkających. Powiem jeszcze, że muzyka, treść panów, którzy śpiewają, jest bardzo wymowna. Nawiązuje do Boga, do wiary, do jedności między ludźmi. Także jest super, naprawdę bardzo są wymowne
te pieśni, które, piosenki, czy jak można powiedzieć, śpiewają panowie tutaj. To, co się dzieje tutaj, kiedy widzimy, jak ludzie się nawracają, kiedy widzimy, jak ludzie płaczą, jak Bóg odpowiada na ich modlitwy i kiedy widzimy ich otwarte serca, to jest no, nieporównywalnie lepsze od tego, co się dzieje w kościele tak naprawdę. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy częścią tej wielkiej imprezy. W kazaniu pastora podobało mi się, to znaczy nie konkretnie jego kazaniu, ale tym, jak się zachował. Podszedł tam taki człowiek, widać było, że trochę zmęczony życiem, tak bym go określił. I pastor go nie odtrącił, poświęcił mu trochę uwagi, powiedział mu, że za chwilę no, zajmie się jego problemami i tak dalej. I potem po tym kazaniu widać było, że poszli na bok, rozmawiali tam. I myślę, że to było bardzo pozytywne i to był pokazanie, że to nie jest takie puste słowa czy coś, tylko jest to, no płynie to z serca. O naszym z Jezusem weselu powraca król. Jesteśmy na bulwarze nadmorskim w Gdyni i w tej chwili zaczął padać deszcz, więc zwinęliśmy nasz punkt, gdzie głosimy Ewangelię, rozdajemy ulotki, rozdajemy balony i jak nie ma deszczu, to też śpiewamy piosenki, robimy różne takie ewangelizacyjne działania. Kryfuje cały świat, zapomniała załoga, gdzie ster. Zbudź się nadzieją, zbudź, bezpańskie czasy się kończą. Korony lecą z głów, a święci śpiewają Hosanna. Marsz dla Jezusa w Gdańsku, w Trójmieście. Zebraliśmy się, aby wywyższyć imię Jezusa Chrystusa. To jest wydarzenie, w którym każdy musi wziąć udział. Więc rozpoczęliśmy to tutaj, to jest taki początek, fundament, na którym będziemy budować co roku większe wydarzenia. No i to jest to, co widać. To jest dopiero początek. Powtórzcie za mną i zanieśmy naszą modlitwę do nieba. Ojcze! Głosi, Ojcze! Ojcze! W imię Jezusa! W imię Jezusa! Prosimy Ciebie! Prosimy Ciebie! O błogosławieństwo! Błogosławieństwo! Mądrość! Mądrość! I dobre sumienie! Dobre sumienie! Dla prezydenta! Prezydenta! Premiera! Premiera! Całego Sejmu! Całego Sejmu! Całego Senatu! Całego Senatu! Całego rządu! Całego rządu! My wypowiadamy błogosławieństwo! Błogosławieństwo! I otaczamy ich naszą miłością! I ogłaszamy, że mamy dobre władze, przychylne Jezusowi, wynoszące Królestwo Boże. Dlatego dobre, spokojne, pobożne życie prowadzimy, a Słowo Boże rozkrzewia się w mocy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. To była nasza pierwsza, ale nie ostatnia modlitwa. Daj mikrofon. Amen. Kochani, to był bardzo ważny moment, a teraz nastąpi równie ważny moment, kiedy komitet organizacyjny, nasi przywódcy staną, przetną wstęgi, tym samym ogłaszając, że marsz dla Jezusa zostaje rozpoczęty. Zapraszam. Jak widzicie, robią to w jedności, wszyscy razem. Wstęgi zostały przycięte. Chwała Jezusowi! Chwała Ci, Jezu!
Tym samym marsz rusza, rusza Platforma. Kochani, wy wszyscy za Platformą, proszę, z transparentami i z flagami, z radosnym nastawieniem, oddając Bogu chwałę. Amen? Amen. I to jest cudowne. Wszyscy razem śpiewamy. Ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Bo Jezus odkupił nas, bo Jezus odkupił nas, dał życie swe. Do końca ukochał nas, do końca ukochał nas, wielbimy Go. Bo Jezus odkupił nas, bo Jezus odkupił nas, dał życie swe. Do końca ukochał nas, do końca ukochał nas, wielbimy Go. Bo nasz Bóg i bo nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca. Marsz dla Jezusa to nie jest tylko chodzenie po ulicy i takie wspólne manifestowanie. Oczywiście to jest kulminacją, ale również będą przystanki, na których będą deklarowane pewne słowa. Słowo Boże, będzie modlitwa, będzie też czas na muzykę, na śpiew, na fantastyczną zabawę. Marsz dla Jezusa to nie jest tylko przejście z jednego punktu do drugiego, tylko to jest taka wspaniała manifestacja Bożej radości. Mówimy, że Jezus nas kocha, że zmartwychwstał, ale bardzo często tego nie pokazujemy, gdzieś tam się wstydzimy. Marsz dla Jezusa i tego typu wydarzenie, jak Tydzień Jezusa, pokazują, że możemy wyjść na zewnątrz. Nie musimy się wstydzić, możemy mieć fajną zabawę, fajny czas, możemy mieć pikniki, możemy mieć taniec, możemy mieć śpiew i możemy wspólnie spędzić fantastyczny czas z naszym Bogiem. To jest Marsz dla Jezusa, to jest Tydzień dla Jezusa i mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie dużo więcej, że to jest dopiero początek. Dlatego przyjechałem z Kanady, aby zobaczyć Polaków, którzy w radości i w jedności wspólnie manifestują w to, co wierzą. To jest piękne, kiedy można widzieć ludzi cieszących się, radujących w swoim Bogu. Widzimy, Panie, Cię. Bez wstydu. Nie możemy milczeć, nie chcemy dziś tańczącym pokoleniem, bo pokazałeś swoją łaskę nam, wielką łaskę nam. Będziemy dziś tańczącym pokoleniem, bo pokazałeś swoją łaskę. Podczas tego marszu dla Jezusa tutaj w Trójmieście, o, rzeczywiście byłem bardzo mile zaskoczony tym, że tylko w paru przypadkach ludzie wykazywali jakieś niezadowolenie. Większość ludzi była albo pozytywnie, albo wręcz bardzo pozytywnie nastawiona, machali do nas. Może nie we wszystkich przypadkach było widać jakieś takie zauroczenie tematem, jakąś taką wielką miłość do tego tematu, do Jezusa, o którym chcemy mówić. Niemniej jest taka pozytywna akceptacja tego. Ludzie nie odrzucają nas, nie mówią nam, że jesteśmy głupcami, że jakieś głupoty mówimy. Mimo pewnych podziałów, które są w narodzie, w chrześcijaństwie polskim, bo są takie i na to się nic nie poradzi, generalnie ludzie korzystnie reagują na imię Jezus. Nie uważają, że mówienie o Jezusie, a nie jakoś tak ogólnie o Bogu, który gdzieś tam jest jakąś głupotą. Jezus jest mimo wszystko, okazuje się dla nich realny. Nie wszyscy go rozumieją, ale jest realny. I tak to odebrałem, że byli ludzie, nie sprzeciwiali się temu, że ktoś idzie i jawnie głosi, że Jezus nas kocha i że Jezus jest wiecznie żywy. W współczesnym świecie jest wszystko. Jest open air, na którym jestem.
i jest ten marsz, który oni organizują. Jedno z drugim nie ma nic naprzeciw, czyli uważam, że zresztą powiedziałem im, bo dali mi ulotkę i zapraszali do tego, żebym w tym uczestniczył. No niestety nie sposób w tym uczestniczyć ad hoc, ale Jezus jest tam na openerze i jest tutaj z nimi. Nie ma żadnej sprzeczności. Oczywiście, że takie marsze mają sens, bo jeżeli ludzie chcą wyrażać po prostu albo podkreślać swoją przynależność religijną inną, dlaczego nie? Każdy ma prawo wypowiadać się w różny sposób, oni również. Nie mam kompletnie, uważam, że jak najbardziej. Na co dzień i co tydzień i co miesiąc, jeżeli to nikomu nie robi krzywdy, nie kojarzy się z dopalaczami, nie kojarzy się z wódą, nie kojarzy się z, nie wiem, z ekstremalnymi sytuacjami, to jest okej. Okay. Podczas Marszu dla Jezusa w Gdańsku przeszliśmy między ulicami, między budynkami, które były budynkami publicznymi, jak urzędy, jak siedziba władz miasta. Mogliśmy się modlić o te władze i modliliśmy się. Błogosławiliśmy tym, którzy byli przechodniami. Nawet policji, która pilnowała porządku, też błogosławiliśmy. Wszyscy, którzy nas mijali, widzieli tłum ludzi ubranych w czerwone koszulki z napisami wzywającymi do wiary w Jezusa. Widzieli uśmiechnięte twarze. A także oddaliśmy cześć Bogu za to, że dał nam Polskę wolną. Byliśmy pod pomnikiem Trzech Krzyży, stoczniowców, którzy zginęli. I też przyszliśmy na ulicę Długą, na Stare Miasto, aby wspólnie uwielbiać Jezusa podczas koncertu. Jezus był uwielbiony przez całą drogę. Przede wszystkim nie przyjechaliśmy, żeby protestować. Przyjechaliśmy, żeby uwielbiać Boga, żeby błogosławić ludzi w tym mieście, aby Bóg wylał swoje błogosławieństwo na mieszkańców, tak żeby jak największa liczba ludzi mogła się do Niego zwracać bez przeszkód, nie obawiając się. Są wśród nas byli grzesznicy, których Bóg przyciągnął do siebie w cudowny sposób, zmieniając ich życie wtedy, gdy wołali. Mówimy innym ludziom, że każdy z nich ma taką szansę. Każdy może przyjść do Boga. Każdy może zawołać w każdym momencie swojego życia. On jest tym, który się nie odwraca. Tym, który czeka, który zawsze odpowiada. Taki marsz jest radosną manifestacją tego, że Jezus żyje, że przemienia życie. Ludzie, którzy maszerują, śpiewają, uśmiechają się, machają, błogosławią, modlą się. Robią to wszystko, aby wyrazić swoją wdzięczność Jezusowi i też pokazać ludziom, że Jezus żyje, że zmienia życie, że jest w Nim nadzieja, że jest w Nim radość. I to było dla mnie niesamowite wydarzenie, kiedy mogłam iść przez miasto i mówić o tym, kto jest dla mnie najważniejszy w życiu, czyli Jezus Chrystus, bo tak naprawdę w naszym kraju wiele osób ma prawo do tego, żeby mówić o tym, co jest ważne, na przykład geje, lesbijki i inne osoby. Więc dlaczego my, wierzący, nie możemy mówić o tym, że Jezus jest dla nas najważniejszy i chodzić i mówić o tym właśnie po miastach? Więc to jest niesamowite, że teraz w Trójmieście mógł się odbyć Marsz dla Jezusa, gdzie mogliśmy pokazać, że Jezus jest dla nas najważniejszy, że Jezus jest kimś, kto zmienił nasze życie. Więc bardzo się cieszę, że marsz odbył się tutaj w Trójmieście. A teraz mamy koncert Grzegorza Kloca, który ma mówić o tym, że życie z Bogiem nie jest smutne, może być radosne i możemy też w sposób radosny przez różne nasze talenty, jak właśnie granie czy śpiewanie, mówić o tym i głosić Ewangelię po prostu. Porzuć strach, w słabości siła twa, bohaterze. Obudź się, zacznij biec, nie oglądaj się. Twój cel, królestwo przed oczami miej. Każdy, kto spotka cię, będzie wiedział, że święty Bóg, królów król, odprowadzi cię. Czy gotowy jesteś i stać i do Boga wołać za światem? Zabić w sobie sam swój strach, koncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza, i zapłakać nad nim jak Pan. Na gapiów wcale nie zważać, czy gotowy jesteś dziś stać?
jeśli wierzysz. Jeszcze raz w sobie opór złam, jak należy. Życia lot krótki jest, nie zatrzymuj się. Naprzód dalej idź, nie obawiaj się. Usłysz głos, jego głos, gdy on wzywa cię. Bo twój Bóg skałą jest, on umacnia cię. Czy gotowy jesteś dziś stać i do Boga wołać za światem? Zabić w sobie samym swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza, i zapłakać nad nim jak Pan. Na kapiusz wcale nie zważać, czy gotowy jesteś jak lew, jutro skoczyć na barykady, narażając się o krzyk znieść, aby słabym dodać odwagi. Wydarzyło się coś według pewnego wzorca, o którym mówi Biblia, że jeden goni tysiąc, a dwóch 10 tysięcy, to jeśli nie było to dwóch, a znacznie więcej, to ileż mogliśmy w duchowej przestrzeni poruszyć i przesunąć. I mam takie poczucie, że zrobiliśmy coś, co może nie widzimy tak wyraźnie, jakbyśmy chcieli, ale coś nowego na zasadzie nasycania atmosfery Trójmiasta na jakąś nową miarę. Inicjatywa Tydzień Jezusa jest to bardzo fajna sprawa. Dzisiaj było można zobaczyć tutaj w Sopocie, jak pastorzy, liderzy spotkali się, słyszałam ostatnio w niedzielę, 20 lat nie było tygodnia Jezusa, nie było takiego działania jak dzisiaj. I naprawdę dla mnie jest to bardzo cieszące, moje serce cieszy się, kiedy dzisiaj zobaczyłam, jak pastorzy, liderzy spotkali się, uściskali się i widzieli siebie nawzajem i mogliśmy razem chwalić Pana. I wiem, że Pan Bóg się cieszy bardzo mocno też. I to wydarzenie, Tydzień dla Jezusa, jest jednym z najlepszych, takich eventów czy wydarzeń, których ja miałem osobiście możliwość uczestniczenia. Wyjście jakby na zewnątrz, połączenie się chrześcijan jest czymś zauważalnym i na pewno wiele osób jakby zostaje zachęconych. Mając doświadczenie, jak wygląda kościoła i organizacji różnych wydarzeń w Stanach i patrząc na to, co robimy teraz w Polsce, mogę powiedzieć, że Polacy nie mają żadnego powodu do wstydu, że jest robione wszystko na dobry poziom, jest jakości, jest wartości, które powinny być prezentowane. Żeby taką jedność budować, potrzebne są przede wszystkim dwa elementy. Potrzebna jest miłość i pokora. I te osoby, ci ludzie, którzy mają tą miłość i pokorę, będą otwarci i będą chcieli taką jedność budować, czyli razem współdziałać, bo jedność to też nie znaczy jednakowość. W jedności można zachować różnorodność i na różne sposoby działać i funkcjonować. Także ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy pomiędzy różnymi kościołami, jaka odbywa się w Trójmieście. Trójmiasto to są trzy różne miasta, ale udaje nam się scalić jakby te wysiłki razem. Moim Panem nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
dobra.